Cześć. Przejścia pod mostami, czyli no, przecinanie drogi lądowej, kołowej bądź żelaznej z drogą naszą wodną. No, trzeba pod tym przepłynąć. Żeglarze tego nie lubią, bo trzeba kłaść maszty. Motorowodniacy na większych łódkach też mogą nie lubić, bo prześwit pod mostem może być ograniczony i uniemożliwiać przejście. Natomiast przejścia na wodach śródlądowych mogą być jedno lub dwukierunkowe. O tym, pod którym przesłem przechodzić, mówią nam takie właśnie biało-czerwone kwadratowe tablice. One są tam namalowane. To są tak zwane skrajnie i pomiędzy białymi musimy przechodzić. To, czy przejście jest jedno- czy dwukierunkowe, mówi nam ten żółty kwadrat, który jest na środku przęsła. I tu jest ciekawostka, bo jeżeli jest jeden kwadrat, to przejście jest dwukierunkowe. Możemy spodziewać się, że z drugiej strony ktoś pójdzie. Jeżeli są dwa kwadraty, obojętnie czy jeden nad drugim, czy jeden obok siebie, jeden obok drugiego, no to przejście jest jednokierunkowe i wtedy mamy całe do swojej dyspozycji. No tutaj, jak widać, mamy przejście dwukierunkowe, ono jest dosyć wąskie, jest oznaczony również szerokość przejścia, jak i prześwit pod mostem. Wcześniej są pomalowane dalby zielona i czerwona, czyli jesteśmy na wodach śródlądowych. Zielona lewa strona, czerwona prawa. Bo patrzymy w tamtą stronę, tutaj dosłownie 200 metrów, 300 metrów w tamtą stronę już mamy oficjalnie wody morskie, więc jak ktoś by z morza szedł, no to na morzu niby jest odwrotnie, no ale on wtedy ma kontynuację znaków. O tym, że tak powiem, możecie nauczyć się z naszych podręczników albo z naszego e-learningu. Natomiast co my tutaj musimy pamiętać? Skrajnie, czyli pokazują, którędy przejście i którędy, czy przejście jest jedno czy dwukierunkowe. Tutaj jest dość wąskie przejście, wcześniej są ustawione znaki, które mówią, żeby jeżeli mamy radio, to nadać komunikat, że chcemy przejść, a jeżeli nie mamy radia, no to mamy obowiązek nadania sygnału dźwiękowego. Wcześniej, dosłownie przed tym mostem, jakieś 200 metrów, ja tu stąd widzę, na drugim brzegu ustawione są odpowiednie znaki. I mamy przejście pod mostem, gdzie mamy przejście jednokierunkowe. Wskazują go nam te znaki właśnie skrajnie plus dwie żółte tablice w postaci kwadratów. Mamy szerokość przejścia, mamy prześwit i mamy pod drugim przęsłem znak zakazu przejścia. To jest po prostu przejście dla statków w drugą stronę. Tu jest o tyle ciekawostka, że zwróćcie uwagę, że mamy ruch na wodzie prawostronny, a tutaj się mijamy prawymi burtami, czyli tutaj statki przechodząc pod tym mostem mijają się jakby jadąc, nie wiem, w ruchu lądowym po angielsku. Czym to jest podyktowane? Szczerze powiem, jako żeglarz, motorowodniak rekreacyjny, nie wiem, tutaj jest bardziej pytanie do zawodowców, którzy pływają na statkach żeglugi śródlądowej, pchają barki, więc jeżeli tacy oglądają, no zapraszam w komentarzach do podzielenia się wiedzą, akurat jesteśmy w Szczecinie. I przechodząc pod mostem długim w Szczecinie, poprzedzającym właśnie przejście pod mostem kolejowym, który przed chwilą pokazywaliśmy, gdzie jest niejako na odwrót ruch, jest ruch lewostronny, mamy znak, który nas informuje, przygotowuje do tej niecodziennej sytuacji i ten znak nam mówi: przejdź na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z twojej lewej burty. I przechodząc w drugą stronę pod mostem długim, czyli powiedzmy przechodząc z ruchu lewostronnego, który akurat był pod mostem kolejowym, przechodzimy pod mostem długim, kierujemy się na północ, czyli w stronę morza, mamy znak, który nam mówi: przejdź na stronę szlaku żeglownego, która leży, jest położona przy twojej, wzdłuż twojej prawej burty, tak? Czyli przechodzimy z powrotem na normalny wodny ruch prawostronny. Idąc dalej, przed nami trasa zamkowa, a za nią już wody morskie i na wodach morskich mosty są troszeczkę inaczej oznakowane. Trasa zamkowa to jeszcze wody śródlądowe, wody morskie zaczynają się za trasą zamkową. Gdzie to wszystko się dzieje, co to reguluje, no to film macie w zakładce.
Na wodach morskich, konkretnie na polskich obszarach morskich, oznakowanie przejść pod mostami wygląda troszeczkę inaczej. Nie mamy skrajni, tylko mamy oznaczoną lewą stronę szlaku żeglownego. Lewa na morzu kolor czerwony, walce prostokąty, tak, czyli mamy białe tablice z czerwonym kwadratem. Prawą stronę szlaku żeglownego na morzu kolor zielony, znaki szczytowe, trójkąty, więc mamy białą tablicę z zielonym trójkątem. Ten żółty kwadrat nie oznacza nam, że jest to przejście dwukierunkowe, chociaż akurat pod tym mostem jest, ale na właśnie polskich obszarach morskich na takim kwadracie podawany jest prześwit pod mostem, oczywiście w metrach. I tutaj akurat nie ma takiego znaku, bo nie było widocznie potrzeby oznaczania, ale może dodatkowo dyrektor Urzędu Morskiego oznaczyć tak zwany najlepszy punkt przejścia dla statków i po prostu pokazuje ten najlepszy punkt przejścia, gdzie najlepiej ten most pokonywać, czyli to jest taka tablica w kształcie koła z czerwonymi pionowymi pasami, biało-czerwone pasy. Oczywiście uwzględnia się go, uwzględniając maksymalny prześwit, głębokości wody pod mostem, jeżeli te głębokości nie są równomierne, czy ochrony filarów mostu lub innych przeszkód, no i oczywiście potrzeb żeglugi jedno- bądź dwukierunkowej. I kończymy, jak widać, szuwarowo-bagiennie na wodach śródlądowych pod malowniczym małym mostkiem, którego parametry zapewne będziecie potrafili już po tym filmie rozpoznać. Nic strasznego z tymi mostami, nic skomplikowanego, parę prostych zasad i dacie radę. Zapraszam na wszelkie szkolenia żeglarskie i motorowodne Morki. Polecam nasze publikacje dla żeglarzy i motorowodniaków, jak również kursy online. No i jeżeli Wam się film spodobał, to zostawcie komentarz, lajka i zasubskrybujcie nasz kanał, bo tego będzie naprawdę tych filmów dużo, dużo więcej. Dzięki za uwagę i do zobaczenia na wodzie. Cześć!